Gość dnia w Radiu Gdańsk. Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Jacek Szara, na Słupski radny Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawia Jarosław Popek. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Witam panie redaktorze, witam państwa. Zaczniemy od Słupska. Słupsk znowu chce się powiększać. Po co? Jest to inicjatywa pani prezydent, która została przedstawiona radnym miesiąc temu. Odbyło się spotkanie z panią prezydent, która przedstawiła propozycję rozszerzenia miasta. Dotyczy ona tych wszystkich sołectw, które były w poprzednim wniosku, bo przypomnę, że w ubiegłym roku, w 2022 roku miasto decyzją rządową zostało rozszerzone o kilka sołectw, natomiast wówczas przy tym rozszerzeniu nie doszło do rozszerzenia z mieszkańcami okolicznych sołectw, tylko w nowym roku do granic administracyjnych miasta weszły tereny niezurbanizowane. Więc tutaj pani prezydent przedstawiła tą propozycję, przekonała słupskich radnych do tego, aby ten projekt poprzeć i finalnie rada ten projekt zaakceptowała. Teraz jesteśmy na etapie konsultacji społecznych i będziemy analizować, znaczy miasto będzie analizować i będzie zachęcać tutaj mieszkańców gminy Słupsk do tego, aby jednak przy tym konkretnym wniosku, żeby jednak wyrazili chęć i wolę do bycia w przyszłości mieszkańcami miasta. No dobrze, ale mieszkańcami miasta to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że te tereny zostaną w bliżej nieokreślonej przyszłości zabudowane. To jest jedna rzecz, natomiast no, wiemy doskonale, że miasto Słupsk jest powierzchniowo miastem małym. Natomiast też ja tutaj nie chciałbym, aby doszło do takiej sytuacji, że na siłę będą włączane kolejne sołectwa do granic administracyjnych miasta, no bo no to nie na tym polega. Tutaj duża rola jest prezydenta miasta, który musi tych mieszkańców przekonać do tego, żeby w przyszłości byli, chcieli być mieszkańcami miasta. No w ostatnim, przy okazji ostatniego rozszerzenia no było kilka takich propozycji, chociażby budowa nowych dróg dojazdowych do miasta Słupska, lepsza komunikacja miejska, która częstszą siatką połączeń by obsługiwała te sołectwa, które mogłyby być potencjalnie przyszłymi dzielnicami miasta Słupska. Ale jeżeli te sołectwa się nie zgodzą, mieszkańcy tych sołectw się nie zgodzą, to co, nie będą mieli dróg, nie będą mieli komunikacji miejskiej lepszej? No to też trzeba pamiętać o tym, że drogi dzielimy na drogi gminne i na drogi powiatowe. Miasto Słupsk może tylko i wyłącznie zarządzać drogami, które leżą na terenie miasta Słupska, a jeżeli dojdzie do rozszerzenia, no to wtedy ten obszar miasta będzie większy, szerszy i wówczas miasto będzie mogło te inwestycje realizować. No też pamiętajmy, że większość tych mieszkańców, czy to sołectwa Siemianice, no bo tu mówimy o Siemianicach, o Bierkowie, o Włynkówku i o Strzelinie. Większość tych osób jednak korzysta z miasta i na co dzień dojeżdża do miasta, więc ta lepsza infrastruktura na pewno by była dla nich dobrą informacją. Natomiast pamiętajmy, no tutaj musimy wiedzieć, że no nie możemy nic na siłę robić. Jeżeli mieszkańcy tych sołectw nie chcą być mieszkańcami miasta Słupska, no to nie powinniśmy tego robić wbrew ich woli. Dlatego ja tutaj też postuluję, by jednak zastanowić się nad formułą referendum i po prostu zapytać mieszkańców miasta i mieszkańców tych sołectw o to, czy faktycznie chcą leżeć w administracyjnych granicach Słupska. To zmieniając temat, rząd ogłosił kilka dni temu, że w 2023 roku do ochotniczych straży pożarnych w całym kraju trafi 675 nowych pojazdów. Ile z nich może trafić na Pomorze? Na Pomorze trafi 26 wozów strażackich. Są to wozy różnego typu. Mówimy tu o ciężkich wozach, o średnich i o lekkich. Województwo pomorskie tutaj w znaczny sposób odczuje te dofinansowanie rządowe. Ja też tutaj chcę przypomnieć, że w ostatnim rozdaniu Polskiego Ładu powiat słupski dostał 20 milionów złotych na zakup kolejnych też wozów strażackich dla OSP. Będzie ich 10 i one trafią do jednostek OSP w powiecie słupskim. To jest bardzo ważne. No, rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach mocno wspiera strażaków, mocno wspiera OSP, bo pamiętajmy o tym, że jest to bardzo ważna organizacja, która nie tylko swoim działaniem wspiera
wspiera tutaj lokalne społeczności, ale też tutaj odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu gmin i sobectw, no bo kto mieszka na wsi, kto ma rodzinę na wsi, kto był na wsi, wie doskonale, że żadna impreza lokalna, sołecka czy też gminna nie odbędzie się bez strażaków, więc to jest bardzo ważne, aby podkreślać to, co strażacy robią. Też tutaj warto przypomnieć, że za wysługę lat w Straży Pożarnej w OSP strażacy, którzy przychodzą na emeryturę, dostają dodatek 200-złotowy do emerytalny, więc to też pokazuje, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości systematycznie wspiera OSP, ale to też nie tylko OSP, no bo też mówimy tutaj o kołach gospodyń wiejskich, które też dostają dofinansowanie na funkcjonowanie, na bieżącą działalność, i to jest właśnie taki ogólny horyzont, jak mocno rząd Prawa i Sprawiedliwości pamięta o Polsce tej takiej gminnej, powiatowo-gminnej. Wspomniał pan o kołach gospodyń wiejskich, to przejdźmy do tematu teraz rolniczego. W Brukseli trwają prace nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczące odtwarzania przyrody. I co to oznacza dla Polski? Oznacza to, że wszystkie praktycznie torfowiska, które zostały w ciągu ostatnich wielu, wielu lat osuszone, mają być zalane. Czy to jest duży problem dla polskich rolników? Oni protestują przeciwko temu. No, ja powiem szczerze, gdy pierwszy raz zobaczyłem tą informację, nie mogłem w to uwierzyć. Naprawdę. No, ja mam takie wrażenie, że chyba jakaś grupa osób w Unii Europejskiej próbuje rywalizować ze sobą, kto jak najbardziej absurdalny pomysł wymyśli, bo No, panie redaktorze, szanowni państwo, no gdybyśmy my mieli to zrobić, no to najżyźniejsze gleby Żuław Wiślanych, które tutaj leżą między Gdańskiem a Elblągiem, one by były wówczas zalane, więc no dla mnie jest to niesłychaną aberracją, czymś nie do pomyślenia, no bo wiemy doskonale, jak strategicznym i ważnym elementem są grunty rolne, które no muszą być u rolników, rolnik musi je uprawiać, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, a mając też to na uwadze, co się dzieje chociażby na wschodzie, na Ukrainie, gdzie na Ukrainie są prowadzone regularne działania wojenne, te grunty rolne nie są w pełni wykorzystane i to też może doprowadzić do sytuacji, gdzie w skali światowej no, może być niedobór tej żywności, więc no, zalewanie gruntów rolnych no, dla mnie jest sytuacją no, nie do zaakceptowania, nie do przyjęcia i tutaj już jasne deklaracje padły ze strony europarlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, że będą robić wszystko, aby do tej sytuacji nie dopuścić, żeby takie przepisy nie zostały wprowadzone przez Unię Europejską. No, przypomnijmy, że według tego rozporządzenia, projektu rozporządzenia ma to dotyczyć 400 tysięcy hektarów w Polsce, a przede wszystkim tej ziemi w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim, czyli bardzo nas to dotyczy. No dotyczy i to bezpośrednio nas dotyczy. No i ja wiem doskonale, jak ważne są, jak jest tutaj popyt na grunty rolne, bo wiemy doskonale, że z roku na rok ten areał gruntów rolnych na terenie naszego województwa się zmniejsza, no bo mamy do czynienia z naturalnymi procesami urbanizacyjnymi. Te tereny rolne przekształcają się w tereny nierolne i też to doprowadza, że te areały gruntów rolnych są coraz mniejsze. A jeszcze jak dojdzie do tego, w mojej ocenie, no bardzo głupi pomysł Unii Europejskiej, no to może doprowadzić, że najlepsze grunty, no bo umówmy się, no nie ma lepszych gruntów rolnych niż Żuławy Wiślane, doprowadzi to, że one nie będą mogły co roku wydawać plonów. No właśnie, to jest ten projekt, to jest jeden z elementów tak zwanego Zielonego Ładu. Myśleliśmy już, że po wybuchu wojny na Ukrainie ten Zielony Ład został odsunięty do lamusa, a okazuje się, że nadal jest mocno dyskutowany w Unii Europejskiej. No jest to dyskutowany. No, też często rozmawiam z rolnikami, którzy mają wiele wątpliwości odnośnie Zielonego Ładu. Ja mam nadzieję, że ten akt prawny zostanie wprowadzony, jeżeli on już zostanie wprowadzony, będzie on w sposób dogłębny przedyskutowany i Unia Europejska nie będzie nic dyktować, tylko będzie chciała rozmawiać chociażby tutaj z polskimi rolnikami, aby ten Zielony Ład był z korzyścią nie tylko dla
przyrody, ale przede wszystkim dla rolników i dla bezpieczeństwa żywnościowego, bo no, wiele osób tutaj podnosi zarzut, że to może doprowadzić do zmniejszenia produkcji rolnej, no a w obecnej sytuacji no, też to jest bardzo ważne, bo działania wojenne no, jednoznacznie pokazują, że tutaj te bezpieczeństwo, nie tylko te energetyczne, ale również żywnościowe, musi być bardzo wysoko. To przejdźmy teraz do polityki ogólnopolskiej. Kilka dni temu ujawniono, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uczestniczy w takim forum C40, czyli C40 mówiąc po polsku, gdzie dyskutowane są kwestie dotyczące tego, jak ma wyglądać nasz świat w roku 2030-2040. Prezydent Trzaskowski został bardzo mocno za to skrytykowany, ale wczoraj wystosował list otwarty do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, w którym pisze, że prezes Prawa i Sprawiedliwości nienawidzi wolności, a wśród członków jego partii nie ma nikogo, kto miałby odwagę myśleć samodzielnie, kto miałby odwagę wyjść poza ramy wyznaczone przez swojego wodza. Skąd ten atak na prezesa PiS? Ja myślę, że tutaj Rafał Trzaskowski totalnie odleciał. Ja powiem szczerze, sądziłem, że nic nie pobije tej szyby, którą jakiś czas temu w kampanii prezydenckiej Rafał Trzaskowski kleił na taśmę chyba, którą wziął, nie wiem, z tornistra pierwszoklasisty. I ja to ten list Rafała Trzaskowskiego traktuję bardziej w kategoriach humorystyczno-kabaretowych, no bo to, co on tam zawarł w tym liście, no nijak ma się z rzeczywistością. I powiem szczerze, no jakby chociażby, ja nie przypominam sobie, żeby Prawo i Sprawiedliwość zakazywało jakiejkolwiek demonstracji, jakiegokolwiek marszu, a Rafał Trzaskowski, przypomnę, w ostatnich latach chociażby ma na koncie taką historię. Przypomnijmy Marsz Niepodległości, który został przez Rafała Trzaskowskiego zabroniony. Dopiero wówczas Sąd Najwyższy tą decyzję Rafała Trzaskowskiego uchylił. No można tymi przykładami mnożyć. No, Rafał Trzaskowski w mojej ocenie jest osobą, która próbuje za wszelką cenę wprowadzić ten taki daleko idący, lewicowy pogląd w postaci chociażby tutaj zmiany naszego życia codziennego, no bo jak można inaczej, jak można nie wspomnieć chociażby o tych przykładach, które on tu przedstawia, no gdybyśmy my jako Polacy mieli jeść mąkę z świerszy, no to jest coś niesłychanego, no jest to w mojej ocenie zamach na naszą suwerenność, którą Rafał Trzaskowski osobiście podpisując tą deklarację chce wprowadzać nie tylko w Warszawie, ale i w Polsce. Dlatego my musimy się już na tym etapie temu wszystkiemu przeciwstawić, no bo no, pamiętamy, jak to wyglądało chociażby z autami spalinowymi. Jeszcze kilka lat temu nikt tego poważnie nie traktował, że Unia Europejska będzie wprowadzać zakaz poruszania się pojazdami spalinowymi, a już teraz wiemy, że Parlament Europejski taki dokument przyjął, więc jeżeli my na tym etapie stanowczo i w jednoznaczny sposób się nie przeciwstawimy, to może dojść do sytuacji, że będzie to wszystko w przyszłości wprowadzane. Dlatego jest to ważne, żeby to zastopować. No dobrze, ale prezydent Warszawy bardzo rzadko w tak emocjonalny sposób reaguje na krytykę. A może to jest po prostu walka o wewnętrzne przywództwo w Platformie? Znaczy, powiem szczerze, że ja dość z rozbawieniem przyjąłem tą ostatnią debatę, która była przy okazji wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych. To dłużej rozmawiał z prezydentem Bidenem, czy Rafał Trzaskowski minutę, czy 30 sekund, czy Donald Tusk. No niestety, no, to pokazuje, że Platforma zajmuje się sama sobą. Oni nie mają żadnego programu, nie mają żadnej propozycji. Dla nich najważniejsze jest to, aby zdobyć samą władzę, nie zważając na dobro i los Polaków. I dla nich jest to cel sam w sobie. A tego ważnym jest to, aby w najbliższych wyborach te wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość i będziemy wszystko robić, aby tak się finalnie to zakończyło. No, Platforma powoli ujawnia swoje punkty programowe. Wczoraj na przykład zaprezentowano taki pomysł zerowego kredytu dla ludzi do 45 roku i od razu pojawiło się pytanie, które banki taki kredyt mogłyby udzielić. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gość dnia w Radiu Gdańsk. Gościem dnia w Radiu Gdańsk był Jacek Szaran, słupski radny Prawa i Sprawiedliwości, a rozmawiał Jarosław Pop.